Oskar Tarnowski, Prawo od Podszewki, witam Państwa. Program, w którym bierzemy na warsztat zagadnienia prawne, informujemy, edukujemy oraz rozwiewamy wątpliwości. Rozwiać wątpliwości można też na naszej platformie e-mailowej, która służy do zadawania pytań. Kierowana jest oczywiście prośba o Waszą aktywną postawę oraz wysyłania wszelkich rodzajów wątpliwości oraz pytań. Z takim pytaniem zwrócił się do nas pan Mariusz, który prowadzi swoją własną działalność gospodarczą opartą na prowadzeniu sklepu internetowego. Pan Mariusz jest zmuszony do wysyłania paczek pobraniowych i często spotyka się z negatywnym rezultatem w postaci nieotrzymania odpowiedniej zapłaty. I w takiej sytuacji możemy doradzić panu Mariuszowi dwie ewentualności. Przede wszystkim nieodebranie paczki nie skutkuje nieważnością umowy, co skutkuje pierwszą możliwością, czyli mając jednocześnie roszczenie o pokrycie poniesionych przez pana Mariusza kosztów, może dążyć on do wykonania umowy. Musi on zwrócić się w formie pisemnej do osoby, której wysłał paczkę i zaznaczyć, że w razie niespełnienia świadczenia taka umowa zostaje uznana za bezskuteczną. W przypadku bezskuteczności naturalną implikacją jest to, że dana osoba jest zobowiązana tak naprawdę do zwrócenia wzajemnych świadczeń oraz pokrycia szkody, które powstały w wyniku niewykonania umowy. Drugą ewentualnością jest oczywiście odstąpienie od umowy i domaganie się naprawienia powstałej z tego szkody, co oznacza, że można żądać zwrotu wszystkich poniesionych dotychczas kosztów. W tym celu przedsiębiorca również powinien zwrócić się pisemną prośbą do osoby, która otrzymała paczkę. W wezwaniu powinien wskazać kwotę do zwrotu oraz termin jej uiszczenia. Wiedzę ekspercką oraz zaplecze kompetencyjne oczywiście zapewnia nam zaprzyjaźniona Kancelaria Dawid i Partnerzy. Witam serdecznie. Z nami dzisiaj mecenas Socha Łatwińska. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze. Rodzina jest to naturalna instytucja w naszym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym. Każdy człowiek ma tak naprawdę naturalną predylekcję, żeby tą rodzinę założyć. Wybiera partnera i dochodzi do instytucjonalizacji prawnej w formie małżeństwa. Nasze założenia niestety bywają weryfikowane przez rzeczywistość i bywa tak, że te nasze emocjonalne założenia, podstawy, które tkwiły w założeniu małżeństwa, potem rzeczywistość brutalnie weryfikuje i potrzebujemy rozwodu, bo istniejemy już w pewnym węźle obligacyjnym małżeństwa. Ustawodawca używa terminu w postaci trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to pojęcie dosyć nieprecyzyjne. Czy jest mi pani mecenas w stanie wyjaśnić, co takie pojęcie zawiera? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o rozwód, to muszą zaistnieć dwie przesłanki, żeby sąd mógł ten rozwód orzec. I oczywiście sąd będzie to badał w trakcie postępowania. Musi być to trwały i zupełny rozkład pożycia. Jeżeli chodzi o trwałość, no to wiadomo, że jeżeli strony znalazły się w jakimś konflikcie, czy nie mogą małżonkowie dojść do porozumienia, składają pozew w sądzie, no to nie jest tak, że jest miesiąc czy dwa miesiące, krótki odstęp czasu osobnego zamieszkiwania, czy nawet zamieszkiwania razem, ale tak zwanych cichych dni i sąd już z automatu będzie mógł orzec rozwód. No tak nie jest. Trwały rozkład pożycia, no to taki, który już trwa od dłuższego czasu i nie ma szans, żeby strony jednak odnowiły te więzi, wszystkie więzi, żeby z powrotem chciały być ze sobą, żyć ze sobą i żeby potrafiły nawiązać ten kontakt, żeby rodzina potrafiła w sposób prawidłowy funkcjonować. Czyli nie ma określonego czasu, czy jest to pół roku, czy rok, ale tak, żeby rzeczywiście już żadna ze stron nie kochała się, nie było szans na porozumienie, na kontynuowanie małżeństwa. Zahaczmy jakby kontekst proceduralny, gdyż oczywiście jeżeli już decydujemy się na tą smutną ewentualność, do której nikt tak naprawdę nie dąży celowo, tylko okoliczności praktyczne, że do tego zmuszają, gdzie możemy złożyć taki pozew, gdyż istnieją okoliczności takie jak na przykład małżonek się wyprowadza, bądź też przeprowadza się w kontekście zawodowym za granicę, co w takim wypadku, jaka jest właściwość miejscowa, do której należy złożyć pozew? Właściwość miejscowa jest rzeczywiście tutaj troszeczkę inaczej uregulowana niż w innych procesach cywilnych. Właściwym miejscowo jest sąd okręgowy jako pierwsza instancja,
miejsca zamieszkania małżonków, ostatniego wspólnego miejsca zamieszkiwania małżonków. Czyli jeżeli na przykład jedno z małżonków wyjeżdża, sąd ostatniego wspólnego ich miejsca zamieszkania dalej będzie właściwy. Czyli jeżeli jedno z małżonków wyjeżdża, zmienia miejscowość czy kraj, nie ma przeszkód, żeby jeżeli drugi z małżonków dalej zamieszkuje w tym samym miejscu, żeby właśnie w tym miejscu toczyło się postępowanie rozwodowe. Jeżeli mówimy o rozwodzie, oczywiście doszukujemy się okoliczności, które to sprawiły. Zazwyczaj oczywiście w idealnej sytuacji byłoby tak, gdyby doszło to na drodze koncyliacyjnej i ten rozpad tak naprawdę byłby wynikiem obu małżonków. Natomiast tak często nie jest, często winę ponosi jeden z małżonków. Jakie są rozwiązania, jeśli chodzi o możliwość sądu w kontekście właśnie orzeczenia o winie? No rzeczywiście, rzadko bywają sytuacje, ale bywają, kiedy małżonkowie wspólnie decydują się, że już ich nic nie łączy. A częściej jest tak, że jeden z małżonków no być może nie dochowuje wierności małżeńskiej, być może za dużo czasu poświęca pracy, nie angażuje się w tą rodzinę w odpowiedni sposób. No, przyczyn zawinienia w rozpadzie małżeństwa może być wiele. Natomiast jakie to ma przełożenie? Przełożenie ma przede wszystkim w sprawach alimentacyjnych, bo małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego, może dochodzić alimentów na swoją rzecz po rozwodzie od drugiego z małżonków. Teraz jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, że jeden z małżonków jest wyłącznie winny, drugi tej winy za rozpad małżeństwa nie ponosi, to małżonek uprawniony, czyli ten niewinny rozpadowi małżeństwa, może żądać od małżonka wyłącznie winnego alimentów, jeżeli tylko udowodni swoje pogorszenie sytuacji materialnej tym rozwodem. Natomiast trudniej jest uzyskać alimenty małżonkowi, który w sytuacji, kiedy małżeństwo było rozwiązane przez rozwód bez orzekania o winie lub wina obojga małżonków została orzeczona, bo wówczas małżonek musi udowodnić ten uprawniony, który dochodzi alimentów, że znalazł się w niedostatku. I to jest ta różnica. Pogorszenie sytuacji to jest tylko tyle, że strony miały jakiś budżet wspólnie i przez rozpad tego małżeństwa ta strona niewinna znalazła się w trudniejszej sytuacji. Natomiast niedostatek, no to już jest wiadomo, niemożność spełniania swoich podstawowych potrzeb, prawda? I ten niedostatek jest trudniejszy do udowodnienia. No, strona by musiała nie mieć pracy, być chora, mieć wydatki, których na podstawowe potrzeby nie byłaby sobie w stanie ich zaspokoić. I to jest w sytuacji, kiedy właśnie małżonkowie są niewinni albo obydwoje są winni, czyli nie ma tej wyłącznej winy. Przy czym w tej drugiej sytuacji ten obowiązek co do zasady wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu. Albo w sytuacji, kiedy małżonek uprawniony drugi raz zawsze związek małżeński. To zawsze. Małżeństwo to sprawa regulacji spraw majątkowych, spadkowych, ewentualnie statusu dziecka. Natomiast zaczęlibyśmy też na tej płaszczyźnie finansowej. Podobno nic tak nie łączy ludzi jak kredyt hipoteczny, żartując oczywiście. Natomiast ta zabawna refleksja nie ma czasami odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dlatego jak wyglądają kwestie majątkowe w przypadku rozwodu? Czy te sprawy muszą zostać obligatoryjnie rozwiązane? Rzeczywiście ze sprawami majątkowymi jest troszeczkę inaczej. Można zawrzeć taki wniosek już w pozwie rozwodowym, w jaki sposób strony chcą podzielić swój majątek, bo oczywiście rozwód wywołuje taki skutek, jak ustaje wspólność ustawowa małżeńska i można dokonywać już podziału majątku wspólnego małżonków, czy byłych małżonków, rozwiedzionych małżonków. Natomiast można to zrobić również wcześniej, jeżeli strony zniosą wspólność ustawową małżeńską, zawierając taką umowę. A w żaden sposób, że tak powiem, nie wpływa to na orzeczenie o winie. Nie ma to w ogóle związku. Zresztą najczęstszą sytuacją i taką najczęściej praktykowaną jest taka sytuacja, gdzie rozwód rozwodem w postępowaniu procesowym, natomiast podział majątku jest dopiero po
po rozwodzie, w sądzie cywilnym, w wydziale nieprocesowym i tam strony ten majątek między sobą dzielą, bądź też mogą zawrzeć umowę, akt notarialny u notariusza, czy jeżeli nie ma nieruchomości, między sobą je podzielić. Niektórzy oczywiście, zakładając małżeństwo, przewidują ewentualność taką, że może to się skończyć rozwodem na sali sądowej, więc zawierają różnego rodzaju umowy. Przede wszystkim umowy o rozdzielności majątkowej. Mhm. Pojawiają się takie terminy jak majątek wspólny, majątek osobisty. Czy może Pani sprecyzować, wyjaśnić nam, z jakimi instytucjami się tutaj mierzymy? Jasne. Jeżeli chodzi o majątek stron, rzeczywiście jest majątek wspólny, majątek odrębny. Wspólność ustawowa małżeńska powstaje po zawarciu związku małżeńskiego, chyba że strony już przy zawieraniu tego związku postanowiły ją wyłączyć i zawarły stosowną umowę. Jeżeli nie, mamy do czynienia z taką sytuacją, że w skład majątku wspólnego wchodzi wynagrodzenie pobrane za pracę przez każdego z małżonków lub wynagrodzenie, które jest otrzymywane z prowadzonej przez małżonków działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków. Na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, że każdy z małżonków miał wcześniej, przed zawarciem związku małżeńskiego, swoje nieruchomości. Po zawarciu związku małżeńskiego wynajmuje je i takie wynagrodzenie również będzie wchodziło z tytułu czynszu najmu czy dzierżawy, będzie wchodziło do majątku wspólnego stron. Są to również środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego, jak również kwoty składek zaewidencjonowane na subkoncie. Tutaj definicja zawarta jest w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast majątek odrębny, i tutaj jest ta różnica, jeżeli chodzi o wynagrodzenie i dochody, stanowią wierzytelności, czyli jeszcze to wynagrodzenie czy dochody niepobrane, ale przede wszystkim również majątek, który był nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, ten uzyskany przez małżonków z tytułu darowizn, zapisów czy spadku, chyba że odmienna była wola spadkodawcy lub darczyńcy. Są to również prawa wynikające ze wspólności łącznej. Prawem składnikami majątku osobistego są również prawa niezbywalne, jak na przykład prawa autorskie, czy prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej. Są to również przedmioty czy środki uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała, czy wywołanie rozstroju zdrowia, zadośćuczynienie z tego tytułu. I nie należy tego oczywiście mylić z rentą. Prawa, ale również przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. Czyli rzeczywiście po rozwodzie może dopiero zacząć się galimatias, co było czyje i w jaki sposób to dzielimy. Bo najczęstszy spór zachodzi wtedy, jeżeli strona uważa, że coś było jej potrzebne do wykonywania jej osobistej działalności gospodarczej, a prawda jest taka, że małżonkowie obydwoje na przykład zakupili to, korzystali z tego przedmiotu. I tak naprawdę sąd musi wtedy badać, jaki był cel i po co ten przedmiot na przykład był kupiony, żeby rozpoznać wolę stron. Czy rzeczywiście on służył do zaspokajania takich osobistych potrzeb, czy związanych z prowadzeniem działalności, czy też podobną sytuację mamy z rzeczami osobistymi. Jeżeli mówimy na przykład o zegarku, który był małżonce potrzebny do mierzenia czasu, to nie ma problemu. Problem się pojawia wtedy, jeżeli był to zegarek o wartości 50-100 tysięcy złotych albo dzieło sztuki kupione jako inwestycja. Także trudno mówić wówczas, że jest to majątek osobisty. Kontekst pieniężny oczywiście jest istotny, natomiast zwróćmy się w stronę nieco chyba ważniejszą, bo rodzina to także potomstwo i dzieci często nie są odpowiedzialne tak naprawdę za te konteksty spraw ich rodziców, natomiast ich opieka i relacja również musi zostać uregulowana wyrokiem rozwodowym. Jak to wygląda? Jakie rozwiązania może przewiduje ustawodawstwo? Zgadza się. Sąd oczywiście ma obowiązek, jeżeli z małżeństwa pochodzą dzieci i te dzieci są małoletnie, orzec o władzy rodzicielskiej i opiece w wyroku rozwodowym, jak również o alimentach. Ewentualnie, jeżeli strony chcą, orzec również o kontaktach.
Najlepszym rozwiązaniem, ja myślę, nie tylko dla sądu, ale przede wszystkim dla dziecka, czego rodzice często rozwodzący się nie rozumieją, jest dojście do porozumienia, w jaki sposób ta władza rodzicielska będzie wykonywana. I jeżeli małżonkowie, czyli strony procesu rozwodowego, przedstawiają jakiś zgodny plan sądowi, czy w jaki sposób będą tą opiekę nad dzieckiem sprawować, która jest elementem tej władzy rodzicielskiej, wtedy, myślę, odbywa się to najmniej boleśnie i sąd nie musi też sięgać po inne instrumenty. Natomiast jeżeli tej zgody nie ma, no sąd zawsze musi mieć na uwadze dobro dziecka. Dlatego najczęściej władza rodzicielska powierzana jest wówczas jednemu z rodziców z ograniczeniem prawa i obowiązków drugiego z rodziców do pewnych najważniejszych sytuacji czy okoliczności z życia dziecka, jak na przykład wyboru szkoły, lekarza, dowiadywania się o stanie właśnie zdrowia czy wynikach w nauce. Musi być zgoda takiego rodzica na wyrobienie paszportu. Powinna być również uzgadniane, powinny być również wyjazdy wakacyjne, plany tego dziecka związane na przykład z dodatkową edukacją. Tak naprawdę, oczywiście nie jestem tutaj od wyrażania opinii, ale nie tylko sąd, ale przede wszystkim rodzice powinni mieć na uwadze dobro dziecka i dochodzić do porozumienia sami, a nie często dziecka używać jako kartę przetargową. Pani mecenas oczywiście przytoczyła taką słuszną solucję, jak powinny być te sprawy uregulowane, natomiast no, rzeczywistość jaka jest, taka jest. Często słyszę w sferze publicznej tak naprawdę, że niektórzy na przykład rodzice o płci męskiej, że tak się wyrażę, są dyskryminowani. Nie chodzi o to, żebyśmy tutaj robili wiwisekcję jakichś aspektów społecznych, czy też kontekstu psychologicznego, dlaczego takie decyzje są podejmowane. Natomiast jestem ciekawy, czy istnieją jakieś instrumenty, które pozwala sądowi lepiej się rozeznać i podjęcie decyzji taka, żeby była najlepsza w kontekście oczywiście dobra dziecka. Czy są jakieś takie przesłanki, którym może kierować się sąd? Jasne, że tak. Sąd może zlecić wydanie opinii przez zespół specjalistów sądowych, który to zespół najczęściej składa się z biegłych pedagogów, psychologów. I wówczas badane są predyspozycje każdego z rodziców do zajmowania się dzieckiem, do wychowania, edukacji tego dziecka, jak również badane są za pomocą różnych testów, wywiadów, nie tylko przez biegłych z rodzicami, ale i z dzieckiem, więzi emocjonalne tego dziecka. To pozwala, no bo proszę sobie wyobrazić sytuację, no sąd zna stanowisko ko jednej strony i drugiej strony. W sytuacji, kiedy te stanowiska są sprzeczne, no to sąd wie, że tak jak pan redaktor wspomniał, że częściej być może ojcowie, nie wiem czy tak jest, czy tak nie jest, ale no załóżmy, że ta sytuacja ma miejsce. Ojciec dziecka chce częstych kontaktów, matka na to nie zezwala. No sąd musi zbadać, co jest przyczyną. Oczywiście każda ze stron, załóżmy, obrzuca się tutaj winą za tą sytuację wzajemną. Sąd nie wie co. Może zlecić również wywiad kuratora. Kurator może rozeznać w środowisku, jakie były do tej pory relacje rodziców z dzieckiem, rodziców między sobą. To daje już szerszy obraz, no bo pytana jest sąsiadka, sąsiad, babcia, dziadek. Chociaż to najczęściej nie są obiektywni świadkowie, ale nie możemy generalizować. No i plus zespół specjalistów sądowych, zespół biegłych, którzy, no załóżmy, że właśnie potrafią wyciągnąć, gdzie te więzi są silniejsze, gdzie nie. I też również kierują się ci specjaliści biegli dobrem dziecka, no bo nie jest tak, że zły tata, bo dużo pracował, jest złym tatą i nie może mieć kontaktu z dzieckiem. Nie, bo te więzi emocjonalne dziecko ma prawo tak do jednego z rodziców, jak i do drugiego. I ci biegli właśnie mają zbadać. Jeżeli nie ma, to już myślę, że szczegółowo by się oni mogli wypowiedzieć, ale jeżeli nie ma przeciwwskazań, kontakt z ojcem nie jest zagrożony tym kontaktem dobro dziecka, czyli nie dochodzi tutaj do jakichś sytuacji marginalnych, bicia, lekceważenia, czy w ogóle nie zajmowania się dzieckiem, no to
nie ma powodu, żeby ojciec tego kontaktu z dzieckiem nie miał, a ci biegli ewentualnie zaproponują, w jakim kształcie i w jakim rozmiarze sąd zadecyduje. No, takie najprostsze intuicje, które mi się nasuwają, oczywiście ta sytuacja, gdzie dochodzi do alienacji i dziecko nie ma kontaktu z drugim rodzicem, jest sytuacją niepożądaną. Natomiast wiadomo, że rodzic, który nie ma też pełni praw do opieki, musi mieć jakiś wachlarz aktywności, który może kierować w stosunku do dziecka. Jak wygląda ta przestrzeń aktywności, do której jest dozwolony ojciec, który tej pełni praw do opieki nie posiada? Rzeczywiście to też może zależeć od orzeczenia sądu. Natomiast jeżeli nie ma tam ograniczonych jak gdyby kontaktów do pewnych sfer, że ojciec może tylko odwiedzać dziecko w miejscu zamieszkania dziecka, które jest no, miejscem zamieszkania matki najczęściej, nie inaczej, chociaż bywa inaczej, ale to są odrębne i bardzo marginalne sytuacje z uwagi na konflikt rodziców na przykład bardzo duży, to ta aktywność ojca może być taka sama, jeżeli, no też zależy, panie redaktorze, o jakich dzieciach mówimy, czy są to dzieci maleńkie, czy są to dzieci starsze. Rodzic musi sam wiedzieć, zbudować taką relację i ja myślę, że to nie opiera się dopiero na sytuacji po rozwodzie, tylko wcześniej, że jak rodzic zna potrzeby dziecka, wie, co jest mu niezbędne, to nawet i po rozwodzie jest w stanie kontynuować ten układ między sobą a dzieckiem. No problem rzeczywiście może pojawia się, jeżeli mówimy o dzieciach malutkich, kilkuletnich, tak, rocznym, dwuletnim, pięcioletnim, no bo rocznego dziecka taką porą no, trudno jest zabrać na spacer, trudno jest zabrać na basen. I to tylko, myślę, te ograniczenia stąd wynikają. No chyba, że sąd nałoży jakieś ogranicznia i tak jak mówię, ogranicza, ale to już pewnie ma po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, rozeznaniu całej sprawy i pewnie z uzasadnionych przyczyn ten kontakt byłby ograniczony rzeczywiście do jakichś kontaktów 2-3 godzinnych w miejscu zamieszkania matki, bądź też dziadków, bądź miejscu zupełnie neutralnym. W roku również rozwodowym może sąd zamieścić kwestie alimentów, czyli uposażenia dziecka, gdzie jeden rodzic jest zobligowany do ułożenia określonych świadczeń na rzecz dziecka. Proszę tak zasygnalizować, co wpływa na wysokość takiego świadczenia, co decyduje oczywiście o wysokości. Są to takie przesłanki, myślę, już znane społeczeństwu, natomiast powiem, co się pod nimi kryje. Sąd rzeczywiście musi badać, czy zobligowany jest badać usprawiedliwione potrzeby dziecka, ale także możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. I teraz sytuacja może być taka, że każdy z rodziców w równej mierze jest zobowiązany do wychowania, na przykład jak mamy do czynienia z okolicznościami opieki naprzemiennej, taką sytuacją, jak również do alimentowania, czyli łożenia na utrzymanie dziecka. Jeżeli na przykład mamy do czynienia z nieco inną sytuacją, że matka poświęca cały swój czas, jest to małe dziecko, na wychowanie jego, na jego rozwój, zapewnia mu środki, powiedzmy, do nauki, ojciec wtedy może być zobowiązany w całości do pokrywania kosztów utrzymania, czyli łożenia środków finansowych na dziecko. Oczywiście nie jest tak, że każda zaproponowana kwota czy domagana przez jednego z rodziców na rzecz dziecka będzie automatycznie zasądzona. Sąd bada konkretny przypadek, czyli wiek dziecka, jego potrzeby, w jakiej sytuacji do tej pory żyło, czy choruje, czy nie, czy jest uzdolnione. Bada koszyk, że tak powiem, tych usprawiedliwionych potrzeb. Rodzice, jedna i druga strona, ma prawo wypowiedzieć się co do tego, jak szacują koszty utrzymania tego dziecka. I później w zależności od majątkowych i zarobkowych zdolności każdego z rodziców, bo tutaj również może być dysproporcja, jeden rodzic może pracować, drugi nie, albo obydwoje pracują, sąd rozstrzygnie, w jakiej części każdy z tych rodziców będzie łożył na utrzymanie dziecka. Czyli koszt utrzymania i rozłożenie tego kosztu albo na obydwojga rodziców, albo porówno, albo w jakiejś proporcji, albo jednego z rodziców obciąży w całości. Najczęściej jest to w sytuacji, kiedy drugi z rodziców wychowuje dziecko.
Kodeks rodzinny opiekuńczy przewiduje również taką instytucję jak separacja. Wydaje się, że czasami w niektórych przypadkach może nie należy sięgać od razu do tej broni atomowej, że tak powiem, która kończy definitywnie małżeństwo, tylko można posłużyć się tą drugą instytucją. Natomiast jakby mogła pani mecenas wyjaśnić, jakie są różnice, jakie są dystynkcje, jeśli chodzi o regulację tych dwóch instytucji. Tak jak zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę od przesłanek, kiedy sąd może orzec rozwód, czyli rozwód musi się charakteryzować, żeby sąd mógł orzec rozwód, rozpad małżeństwa musi charakteryzować zupełnością i trwałością tego rozpadu. W przypadku separacji chodzi tutaj tylko o to, żeby ten rozpad małżeństwa był zupełny, ale nie trwały. Czyli jeżeli strony wykażą, że nie ma już między nimi więzi emocjonalnej, gospodarczej, nie ma uczucia, nie ma przywiązania, nie ma wspólnych tematów, to tak przekładając na praktykę i codzienność, nie mają wspólnego konta, nie robią wspólnie zakupów, praktycznie nic ich już nie łączy, ale widzą być może jakąś nadzieję na przyszłość, sąd może wówczas orzec separację. Różnica jest tylko taka, że małżonek nie może zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego. I jak w przypadku rozwodu małżonek, który przed zawarciem związku małżeńskiego nosił inne nazwisko, nie może powrócić do tego nazwiska. Natomiast skutki, cała reszta podobne. Jest rozdzielność majątkowa między stronami wprowadzona. No i oczywiście jednak nie jest to tak, że to małżeństwo już nie istnieje, bo jest między małżonkami tylko faktyczna separacja, ale dalej zobowiązani są oni, a może powiem tak, jeżeli któryś z małżonków naruszy w trakcie separacji obowiązki małżeńskie, no to również może być to później rozpatrywane przy rozwodzie, jako zawiniony rozpad. Miejmy nadzieję, że do rozwodów będzie dochodziło jak najrzadziej, gdyż na tym nie zależy. Na tym pytaniu zakończylibyśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Nasze zaplecze eksperckie zapewniła Kancelaria Dawid i Partnerzy, a naszym specjalistą była mecenas Magdalena Sochołatwińska. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję. A ja przypominam o możliwości aktywnego udziału w naszym programie poprzez platformę e-mailową. Zachęcam do zadawania pytań na e-mail prawo.tiliorion@gmail.com na zagadnienia, które państwa dotyczą, które państwa interesują. Przypominam jednak, że nasze odpowiedzi, które przytaczamy, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do powoływania się w kontaktach z podmiotami prywatnymi, publiczno-prawnymi czy też instytucjami. Ja jeszcze raz się z państwem żegnam. Dziękuję, do zobaczenia w następnym programie.